Ach, jaki miły dzień. Kawka, drożdżówka. Można zacząć przeglądać wykop. Co? Co się stało? Przecież to wczoraj działało. Cześć moi drodzy. Tak jak widzieliście na tym krótkim wstępie, przypadłość MacBooków z taśmami, uszkodzeniami matrycy i tak dalej jest dość powszechna i zaskakująca. Apple na niektóre MacBooki, na niektóre modele, na niektóre roczniki ma program naprawczy. Wymienią wam matrycę za darmo w ramach gwarancji, ale niestety tyczy się to tylko modeli bodajże z 2016-2017 roku. Nowsze już nie. To co teraz widzicie otrzymało kryptonim Dustgate. Dlaczego Dustgate? Dlatego, że dostaje się na taśmy matrycy kurz, piasek i uszkadza taśmę. Wbija się w tą taśmę drobina piasku, powodując taki efekt. I dzieje się to dosłownie tak. Co robić? Jak żyć? Zapraszam do oglądania. Pokażę wam, jak w takim urządzeniu można naprawić taśmę bez potrzeby wymieniania całego skrzydła. Bo całe skrzydło w tym modelu to jest koszt około 4000 zł, a naprawa jest dużo tańsza. Lecimy z tematem. Nie jest to uszkodzona matryca sama w sobie, tylko uszkodzona jest linia sygnałowa do matrycy. Taśmy matrycy idą mniej więcej w tym miejscu i jak widzicie, coś tam siedzi. Jest tam jakiś brud, jest tam jakiś piasek, pył. Trudno powiedzieć, co to jest. Z drugiej strony widać piasek, brud, kurz i uszkadza nasze taśmy, uszkadzając matrycę. Rozkręcimy to i zobaczycie dokładnie, co tam się dzieje. To wszystko będzie trzeba rozkręcić i wyciągnąć tą matrycę. To jest taśma łącząca płytę główną z kontrolerem matrycy. Ta taśma rzadko kiedy ulega uszkodzeniu. Ona nie jest winna całej tej sytuacji. Trzeba jeszcze rozkręcić parę wkrętów i uwolnimy cały zwijak. Rozkręcenie matrycy i uwolnienie matrycy z korpusu wymaga rozkręcania wielu śrubek od anten Wi-Fi i śrub matrycy. Potem to wszystko będzie mogło wyjechać. Ja teraz otwieram sobie urządzenie. Kładę je otwarte na krawędzi biurka. Trzeba wyciągnąć antenki Wi-Fi. Trzeba tam troszkę podważyć, pociągnąć. Tak wygląda antena Wi-Fi w MacBooku. Mamy matrycę wyciągniętą. Matrycę mamy oswobodzoną. Zaraz przerzucimy się pod mikroskop i zobaczycie więcej. Naprawę zaczynam od tego, żeby zabezpieczyć matrycę. Żeby naprawić te taśmy, trzeba je wyswobodzić z matrycy. Trzeba rozkleić dolną część matrycy i zabezpieczam sobie taśmy, żeby mi się tutaj nie szwendały.
Jakiś czas później matryca jest gotowa do zamontowania. Matryca wpadła w swoje miejsce, jak widzicie, dinda się, ale się trzyma. Działa. Wszystko jest ok. 4000 do przodu. Jedna ścieżka, dosłownie jedna ścieżka uszkodzona przez ziarenko jakiegoś piasku, kurzu czy coś w tym stylu, które wbiło się w tą taśmę i przerwało jedną ścieżkę. I jest kaplica. Tak wygląda naprawa. Apple wymienia te matryce odpłatnie, nie bawi się w takie rzeczy i to słono kosztuje. Tutaj widzieliście, że można to zrobić i można to zrobić taniej. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.